biskupie Edwardzie, czcigodni kapłani i osoby życia konsekrowanego, drogi bratia z rodyny świętej pamięci świeszczennika Ihora, umiłowani bracia i siostry, 3 miesiące temu gromadziliśmy się tutaj wokół trumny świętej pamięci Urszuli Kozydło i wraz z jej synem, księdzem Igorem, prosiliśmy dla niej o dar życia wiecznego. Nikt z nas nie przypuszczał, że po tak krótkim czasie przyjdzie nam prosić Wszechmogącego Boga o dar wiecznej szczęśliwości dla drogiego nam księdza Igora, którego śmierć jest zaskoczeniem dla nas wszystkich. Święty Antoni z Padwy wymawiał: nic pewniejszego od śmierci, nic bardziej niepewnego od jej godziny. Dziś te słowa podczas pogrzebu stanowią bolesną prawdę. Każdy z nas, zwłaszcza kiedy straci kogoś bliskiego, przyjaciela, konfratra, uzmysławia sobie, że to nasze życie zmierza ku śmierci. Choć postęp medyczny umożliwia przedłużenie życia człowieka, to niestety nigdy nie będzie leku, który uratuje nas od śmierci, który zapewni nam nieśmiertelność. Wobec takich faktów trzeba być zawsze przygotowanym na ten dzień i życie swoje uczynić nieustannym czuwaniem bez względu na ilość przeżytych lat. Ponieważ w chwili, w której się nie domyślamy, przychodzi Syn Człowieczy. Bardzo dobitnie potwierdza tę prawdę dzisiejsza Ewangelia, którą przed chwilą słyszeliśmy, a w której Jezus przestrzega swoich uczniów, aby byli czujni i przygotowani na moment, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie. Zatem nauka jest bardzo prosta. W naszym życiu mamy być gotowi na spotkanie z Bogiem, tak jak słudzy, którzy zapalonymi pochodniami oczekują swojego Pana. Tę naukę głosił przez 20 lat swego kapłaństwa zmarły ksiądz Igor, przygotowując swoich parafian na ten jedyny w życiu moment, jakim jest spotkanie z Bogiem w godzinie ziemskiej śmierci, która przychodzi nie wtedy, kiedy człowiek chce, ale wówczas, gdy wypełni się czas wędrówki w stronę domu Ojca. Dlatego spoglądając na trumnę kapłana Igora, widzimy dopełniony czas jego myśli, mowy, postępowania i pełni nadziei, wiary i miłości. Dziękujemy Bogu za jego spełnione kapłańskie życie, za ofiarną posługę w parafiach, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnoty w Mostach Wielkich Dobrotworze oraz za pracę w Sądzie Metropolitalnym. Dziękujemy za głoszone Słowo Boże, z którym nastawał w porę i nie w porę, kiedy trzeba wykazywał błąd oraz podnosił na duchu i pocieszał. Dzisiaj po raz ostatni głosi nam kazanie, tym razem bez słów, a jedynym pouczeniem, jakie nam pozostawia, jest świadectwo przemijalności dopłynięcia do brzegu jednego życia, aby rozpocząć drugie, tym razem wieczne. Dlatego też zadajmy sobie pytanie w obliczu tej śmierci, tego kazania bez słów, pytania. Co zrobić, co robić, aby być gotowym w naszym życiu na spotkanie z naszym Panem, czyli Jezusem? Jak być przygotowanym na tyle, by śmierć nas nie zaskoczyła jak złodziej, który znienacka włamie się do domu?
Wydaje się, że jedyną drogą przygotowującą nas na spotkanie z Bogiem jest nasza wiara i dobre uczynki. To one stanowią o naszej gotowości na spotkanie z Panem. Dobrze to wyraził kiedyś jeden ze świętych, który w obrazowy sposób przedstawił wartość dobrych uczynków i wiary jako przygotowanie na chwilę sądu ostatecznego. Otóż pewien człowiek miał trzech przyjaciół. Na dwóch pierwszych bardzo polegał i spodziewał się od nich w razie potrzeby skutecznej pomocy. Od trzeciego niewiele oczekiwał. Pewnego dnia pozwano go przed sąd, więc zwrócił się do swoich przyjaciół z prośbą o pomoc. Pierwszy pożyczył mu ubranie, ale nie poszedł za nim. Drugi towarzyszył mu przez pewien czas, ale potem obojętny na sprawę, powrócił do domu. Nie opuścił go jedynie trzeci. Poszedł z nim do sądu i gorliwie bronił przed oskarżeniami. Tym pierwszym przyjacielem jest bogactwo. Człowiekowi udającemu się na sąd ostateczny daje jedynie ubranie na nieżywe ciało. Drugim przyjacielem są krewni i bliscy. Doprowadzają do grobu, ale opuszczają nas i wracają do siebie. Trzecim najwierniejszym, jak się okazuje, przyjacielem jest wiara i dobre uczynki. One nie opuszczają człowieka. Idą wraz z nim, towarzyszą mu w czasie Bożego Sądu, pomagają w uniewinnieniu lub uzyskaniu łaskawego wyroku. Jestem przekonany, że dobro zatrzymało się wraz z księdzem Igorem po tamtej stronie życia. Ufamy, że jest go wystarczająco, aby przysłoniło to, co z ludzkiej ułomności było niedoskonałością jego życia. Dlatego z wiarą spoglądamy w stronę miłosierdzia Bożego i wypowiadamy modlitwę prośby. Zmiłuj się nad nim, Panie, w miłosierdziu swoim. W ogromnie swej litości zgładź jego nieprawość. Obmyj go zupełnie z jego winy i oczyść go z jego grzechu. Przyjmij cierpienie i samotność jego ostatnich tygodni, gdy choroba jak złodziej zabierała siły. Przyjmij, Panie, tego młodego kapłana, który przeszedł przez życie dobrze czyniąc. Pozwól mu spotkać się ze swoją mamą, która poszła pierwsza, aby jak na ziemi, tak i w niebie przygotować dom obiecany na chrzcie świętym. Moi drodzy, śmierć dla człowieka wierzącego, tym bardziej dla kapłana, jest powołaniem do nowego życia. To Jezus Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały, który przyjął naszą ludzką naturę, może przekazać wszystkim życie, które ma w sobie i do którego zostaliśmy powołani w dniu Chrztu Świętego. Zatem śmierć stanowi początek nowego życia, a sam Jezus jest życiem, dlatego przyjmujemy Jego słowa. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, oraz kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Dzisiaj, stojąc nad trumną świętej pamięci księdza Igora, jesteśmy poruszeni jego śmiercią, ale powtarzamy za Chrystusem. Księże Igorze, będziesz żył, bo wierzyłeś w Chrystusa i wypowiadałeś przy codziennym brewiarzu słowa: moje serce zaufało Panu. A przejawem tej ufności była wiara w słowa Jezusa. Kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Stając nad trumną księdza Igora,
Pragnę o Jego śmierci powiedzieć pełnymi nadziei słowami. Śmierć sprawiedliwych nie jest śmiercią. To prawdziwe narodzenie. Kościół w nadzwyczajnej swej mądrości nie nazywa dnia śmierci inaczej jak dzień narodzin, dies natalis. Niech dzień 27 października, Księże Igorze, będzie Twoim dies natalis. O to prosimy, sprawując tę żałobną mszę świętą. Amen.